Po tych wszystkich trudnych daniach, proszę Państwa, po szczęśliwie stoczonej bitwie przy stole czas na świętowanie zwycięstwa, a to można robić chociażby degustując cygaro. I dzisiaj właśnie wpadłem do miejsca, które eksploruję od pewnego czasu. Poznaję ten niezwykły świat, do którego przepustką są te drzwi, na które teraz spoglądam. La Casa del Habano w Krakowie przy ulicy Sławkowskiej. Przede mną, proszę Państwa, niezwykły wybór cygar kubańskich, najsłynniejszych marek w przeróżnych formatach. Formaty, proszę Państwa, dają różne czasy palenia. Ja za chwilę sięgnę, ze względu na długość tego odcinka, po ten najmniejszy. Nazywa się Half Corona i pozwala na 20-30 minut degustacji. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek. Przede mną, proszę Państwa, cygaro, które wybrałem, a zatem zacznijmy degustację. Zacząć musimy, proszę Państwa, od otwarcia cygara, a zatem od zrobienia otworu w jego główce, jak się ta część nazywa. Możemy to zrobić w tego rodzaju formacie przy użyciu panczera, czyli takiej wyżynarki, która pozostawi w główce cygara otwór. Możemy równie dobrze sięgnąć, proszę Państwa, po obcinarkę, tak jak w tym przypadku, proszę zobaczyć, to są dwa ostrza, które pracują po obu jej stronach. No, trzeba się nauczyć, proszę Państwa, być może trzeba poświęcić kilka cygar na próby, ale jak to należy zrobić? Wkładamy, proszę Państwa, to cygaro do obcinarki i jednym sprawnym, zwinnym ruchem właśnie je otwieramy. Kiedy tego dokonamy, proszę Państwa, zaczynamy odpalać cygaro, ale nie robimy tego w taki sposób, jak odpala się papierosy, w żadnym wypadku. Używamy, proszę Państwa, zacznijmy od tego, albo zapałek. Jeśli już, to lepiej, żeby to były dłuższe zapałki, bo i nieco więcej czasu nam potrzeba na dokonanie tej czynności. Albo cedrowego drewienka, no to już w ogóle duża granica bezpieczeństwa. Albo zapalniczki. O wiele lepiej, żeby to była zapalniczka gazowa niż na benzynę, bowiem ta na benzynę może pozostawić w efekcie nieprzyjemny zapach czy smak w cygarze. I teraz najważniejsza rzecz, proszę Państwa. Cygaro opalamy w odpowiedniej wysokości nad płomieniem. Gdybyśmy postąpili inaczej, moglibyśmy zniszczyć liść okrywowy, a to znowu miałoby swoje złe skutki w postaci nieprzyjemnego smaku. I tak, proszę Państwa, wykonujemy takie powolne ruchy. O właśnie. I kiedy stwierdzamy, że cygaro równomiernie się rozpaliło, wtedy możemy zacząć jego degustację. I co najważniejsze, proszę Państwa, proszę pamiętać o tym, że cygaro wymaga również odpowiedniego uchwytu, to znaczy nie można go trzymać tak jak zwykłego papierosa. Jeśli już, to odpowiednia pozycja jest taka, z kciukiem na cygarze, albo taka pełna atencji, uznanie dla tego, co właśnie dostarcza nam tych niezwykłych, smakowych wrażeń. Dawniej dżentelmeni we frakach, w białych rękawiczkach trzymali cygaro dwoma palcami. Podobno dlatego pojawił się ten pierścień, żeby cygara nie pozostawiały żółtych śladów na białych rękawiczkach, a zatem tutaj też mamy pewien wybór dzisiaj. Proszę Państwa, w czasie palenia cygara będzie narastać popiół. On się dosyć dobrze w cygarze trzyma. Nie ma więc potrzeby strzepywać go co chwilę, jak w przypadku papierosa. Popiół się odkłada w odpowiednim momencie, kiedy czujemy, że może za chwilę spaść. I jeszcze jedna ważna informacja. Kiedy nasza degustacja dobiegnie końca, nie gasimy cygara w ten sposób w popielnicy. Po prostu je odkładamy i ono w ten sposób dokonuje żywota. Jeśli w trakcie palenia przygasa, możemy ponowić proces odpalania cygara i, proszę Państwa, dalej cieszyć się jego smakiem. Thank you.